To ja powiem takie świadectwo. Michela, to znaczy, ona miała proroctwo przez osobę w ogóle, która nie jest z tego kontynentu i w ogóle nazwał ją po imieniu, chociaż nie wiedział, że ta osoba nie wiedziała, że ona ma na imię Michelle. I w ogóle było mi wskazane, żeby modlić się o Michelle oczy. Na drugi dzień Michelle miała ropne oczy, leciała jej ropa i byłam w aptece, żeby kupić jej krople. Pani powiedziała z apteki, że muszę iść raczej do lekarza, dlatego że to zakażenie jest jakieś w oczach, że ta ropa leci i ona potrzebuje kropli z antybiotykiem. Więc ja się na to nie zgodziłam, przeklęłam w ogóle tą diagnozę i poszłam na ewangelizację, nie poszłam do lekarza. I na tej ewangelizacji też modlono się o Michelle. Michela w ogóle, jej oczy, nie było poprawy na drugi dzień. I z Basią rozmawiałam akurat wtedy i Basia mówiła, żeby jej puszczać według proroctwa w ogóle takie uwielbienia dla dzieci, żeby ona po prostu już w tym wzrastała. I ja chciałam jej włączyć uwielbienie, a ona powiedziała, że ona nie chce uwielbienia, ona chce film o syrenach. A kiedyś z Basią akurat o syrenach rozmawialiśmy, kim były syreny i to, co to za demony i jaką miały, co one tam robiły z tymi marynarzami. I ja sobie tak pomyślałam, że ona ostatnio ten oglądała film o syrenach, więc i doszłam do tego też, jak Bóg porusza się tutaj na ziemi poprzez posłuszeństwo i przez wiarę i posłuszeństwo, więc stwierdziłam, że no, dziecko nie może tego oglądać i ja przeklnęłam te syreny i przeklnęłam to, co weszło przez jej oczy, nakazałam temu wyjść. No i po tej modlitwie była natychmiastowa poprawa. Amen.